Dzień dobry, witamy się z wami dnia kolejnego. Bawimy się, bo zostaliśmy sami. Krzyś pojechał załatwić parę rzeczy. I Miki bawi się z pieskiem. A właściwie wydzierają sobie wzajemnie piskę. O ja! Ale ściekło, tak głośno, aż się wystraszyłeś. Ojej! A Mikołaj zamkniesz drzwi? No pięknie dalej, widziałam to, że zrzuciłaś tam piłkę. I co teraz? Teraz mam bójkę patrzeć za piłką. Pełna symbioza. Teraz on wrzeszczy, ona warczy, a mama naprawia. Gdzie ta piłka? Tam są trzy piłki. Czekaj, posuń się tam. Idź tam, Miki, bo mam się musi tam sięgnąć. To Mikołaj najpierw. Ty ją tam wrzuciłaś, więc Mikołaj zaczyna zabawę. Proszę. Dalej nieostrożnie. Tak? Super! Brawo! Dalenio, z domu mi było rzucone. Siad. Dalia, siad. Dalia, siad. A powiedz mi, Mikołaj, Dalia. Co to jest za piesek? Jak się nazywa piesek? Dalia? Bądź. Bądź. Ta mała rzuciła daleko. O ja, piesek biega za. Jest. Ma zabawkę? W ogóle zastanawiamy się, żeby Mikołajowi w tamtym miejscu zrobić takie, wiecie, półeczki. Te najsłodniejsze półeczki z IKEA. Ja nie pamiętam, jak to się nazywa, ale te z takimi wagonami na zabawki, takie drewniane. Szukałam na Eliksie, bo wiecie, nie wymagamy nowych, ale nie mogę nic znaleźć. Akurat w pobliżu Bielska, tak do 50 km, nic nie ma. Jedne znalazłam, ale czerwone półki, no to tego nie chcę, nie będę tego szlifowała, chcę po prostu naturalne drewno. No i zastanawiamy się, czy tutaj, bo tutaj generalnie ma iść tapeta dla Mikiego, a tam mają iść te półeczki. No i jak widzicie, tutaj jest łóżko. To łóżko to jest szezlong z rogówki. Już mama potrzebna znowu, bo znowu wsadziliście. Dwa łobuzy. Jeden i drugi. Podnoszę. Tam. To żeśmy zostawili. W ogóle. Nie dotykaj. Kamery nie dotykaj, Miki. Łobuzie. Powiedz cześć. Powiedz cześć. 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 Śliczny. To zostawiliśmy, to co widzicie z tyłu, bo Mikołaj sobie robi z tego zjeżdżalnię. Hał hał jest w kamerze i tutaj, patrz. Tu jest hał hał. Tu, tu, tu. Jest, udało się. Mama się idzie trochę ogarnąć, zaraz wróci, dobrze? Dawno nie było tematów takich stricte dziecięcych. Przychodzę do was z taką informacją. Jeżeli wasze dziecko ma w okolicach 14 miesięcy, tak jak my, tak jak nasze, to słuchajcie, ja wiem, że nigdy nie lubiłam mówić tam 13, 14, 18, 25 miesięcy, ale Mikołaj jeszcze, to jest taki wiek, gdzie każdy miesiąc ma znaczenie i dlatego się tak rozwarstwia. To dziecko w tym wieku przeciąga granice i sprawdza, na ile rodzic mu pozwoli. I to egzekwuje płaczem. I teraz wszystko zależy od rodzica. Oj, na ile rodzic się zgodzi?
Ach, to go wygila tutaj. No i my staramy się nie poddać się temu, no bo chcemy wytyczyć granice, żeby Mikołaj wiedział, co mu wolno, a co mu nie wolno. Bo na przykład od razu płacze, gdy mówimy, nie wolno na przykład misek psów zabierać, no nie, wylewać z nich wody. No to jest płacz, no bo on by chciał w tej wodzie się taplać i tak dalej. No i tłumaczymy mu, że pieski muszą myć wodę, bo chce się im pić i tak dalej, że będzie mokry, będzie potem chory i coś tam, wiecie, o co chodzi. Tłumaczenie jest bardzo ważne, pomimo tego, że się wydaje, że takie dziecko jeszcze nie wszystko rozumie. Zdziwilibyście się, ile takie dziecko rozumie. Natomiast chcę wam powiedzieć, niech moc będzie z wami, że jesteście w podobnym okresie, a wiem, że jest tutaj bardzo dużo dziewczyn i chłopaków, którzy są w podobnym właśnie czasie ze swoimi maluchami, więc trzymajcie się i nie dajcie się, bo mam wrażenie, że to jest taki kluczowy moment. Wiadomo, że nie o to chodzi, aby dziecku wszystkiego zabraniać, bo dziecko naprawdę słyszy dużo słowa nie i wiecie, jeżeli czymś się może pobawić, bo tego nie uszkodzi i tak dalej, tak na przykład, nie wiem, mamy odkurzacz. No nie? No i też mogłabym powiedzieć, nie dotykaj, no bo to jest odkurzacz i w ogóle ten. Za każdym razem mi ten odkurzacz poprzestawia. Jak odkurzam, to muszę sobie go odstawiać, bo on zawsze pokombinuje tam coś. Natomiast o co chodzi? Tutaj nic nie jest w stanie zrobić. Nawet jak go włączy, no to będzie wiedział, że się odkurzacz włączy, że się wystraszy, bo się generalnie wystraszy po prostu czymś takim. I tyle, no nie? Muszę iść tam do niego. Więc to nie wpływa na jego jakby bezpieczeństwo i jakieś problemy, które może stworzyć. Ogarniać temat słowa nie i też z tym nie przesadzać. Przestaje się wymądrzać, bo pewnie znajdzie się tutaj rzesza mam, które wszystko wiedzą lepiej i generalnie to dziecko wychowujmy bezstresowo i nie używajmy przy nim słowa nie. Najgłupsze, co można zrobić. Mikołaj, nie wolno. Spadnie mamie klawiatura, to jest wszystko drogie. Bam, zrobi klawiatura i się zepsuje, tak jak myszkę. Tak, raz nie upilnowałam i muszę kupować nową myszkę. Bam! I mamusia będzie płakać. Będzie mi smutno. Dziękuję. Jesteś super chłopczyk, dziękuję. No, ja nie uważam, że bezstresowe wychowanie to jest coś dobrego. Znaczy bezstresowe, no tak jak już kiedyś dyskutowaliśmy z Krzysiem na ten temat, co to znaczy bezstresowe wychowanie. Jak dla mnie dziecko musi wiedzieć, gdzie... Jakie zasady obowiązują w domu, żeby wiedziało, co jest dobre, a co złe, co może, a co nie. A czy ty jesteś śpiący? Idziemy zrobić am-am? Tak, idziemy robić am-am. Co robimy am-am? Awokado? Tak, zaraz tutaj znajdziemy. A może poróbeczkę przygrzejemy, serka troszkę damy. Pomidorka pokroimy, zobacz, jakie fajne am zrobimy, tak? Dzisiaj na śniadanie mama synowi serwuje paróweczki, pomidorek i serek. Fit me like a glove the day I fell in love with the way you said my name. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. I knew you'd fit me like a glove the day I fell in love with the pictures in my head. I know it sounds crazy, maybe one day I could share them with you. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes you. I've been searching for so long, so what's another week or two? Cause every time I see you, life goes bright. The moon, the stars, the fireflies, they light. It seems as if the world stopped turning round and round. Oh, since I found you. Like a glove the day I fell in love with a dream of me and you. I know it sounds crazy, baby, try to understand me, please do. Ooh, ooh, ooh. And I really don't mind waiting as long as it takes. Gorące jeszcze. Gorące. I've been
dreaming for so long, so what's another dream or two? Cause every time I see you, life goes bright. The moon, the stars, the fireflies, they light. It seems as if the world stopped turning round and round. Well, since I found you. Cause every time I see you, life goes bright. Like daytime in the middle of the night. As if my mind stopped wandering round and round. And since I found you. Cause every time I see you, life goes by. The moon, the stars, the fireflies, they light. Stop turning round and round. Well, since I found you. Cause every time I see you, life goes bright. Like daytime in the middle of the night. It feels as if my mind stopped wandering round and round. Well, since I found you. Zadywany, to będzie odpisane trudne. A tego nie chcemy, prawda? Nie jedzcie kiełbasy. Jezus Maria. Słuchajcie, Krzysiowi pęknął ząb. I to tak niefortunnie, właściwie na cztery części. Już jedną wyjęliśmy, tylko dla widzów o mocnych nerwach. I teraz szukaliśmy wszędzie pogotowia dentystycznego, które przyjmie nas na już. Bo dostaliśmy termin na za miesiąc. Za miesiąc. Ząb ci się rozwalił na cztery części i termin za miesiąc. I najwcześniej dostaliśmy na 11 jutro. Ale dzisiaj mamy godzinę 17 i chcieliśmy to załatwić dzisiaj, bo ja się boję po prostu, że on się nim zakrztusi w nocy. Wiecie, o co chodzi. No. Krzyś idzie po skarpetki, ja się idę ubrać, bo jedziemy wszyscy razem, nie zostawimy Krzysia. I w ogóle dostałam od Mr. Mrs. Bong, jakoś tak, na Instagramie nick, numer do żywca, także jedziemy do żywca. Bardzo ci dziękuję i w ogóle wszystkim bardzo dziękuję, każdemu z osobna, bo jak dodałam tylko informację na Instagramie, to zasypaliście mi skrzynkę pomocą, bo wiecie, zależało mi na pogotowiu dentystycznym, które działa od razu, nie na jakimś takim dentyście, który nam to wyleczy i tak dalej, da na termin za miesiąc, dwa, trzy, bo nawet do jednego dostaliśmy na grudzień dopiero, także wiecie, no katastrofa. Ale najważniejsze, że się udało, znaleźliśmy. Miki już idzie na górę. Tak, idziemy. Idziemy na górę. Idziemy się ubrać i jedziemy, bo pani powiedziała, w ogóle bardzo miła. Jeżeli uda nam się to wszystko załatwić, damy wam znać, jak się udało to załatwić, to powiemy wam gdzie, co i jak. Bo ja już mam dość dentystów. Znaczy nie, żebym coś miał do dentystów, jako że ich nie lubię. Po prostu się ich boję. No, i teraz będziemy Mikołaja przebierać. Przebierzemy Mikołaja? Tak? Przebierzemy Mikołaja. A przebierzemy go w... Poszukamy rajstupek. O, mam rajstupki. Ha! Jakieś body z długim rękawem. Mikołaj, Mikołaj, body z długim rękawem. Mikołaj mam. W dinozaury. Dinozaury będzie tam raz. Pach, pach, pach! Co tam jest? Teraz tylko tata w kamerze. Już nie ma Mikołaja w kamerze, jest tylko tata w kamerze. I możemy przebrać się tu. Na którą tam mamy być? Ona powiedziała, że żebyśmy już, bo ona w cisie po prostu pomiędzy. Wy się ogarniecie, jedziecie za mną. Idę wyłączyć, bo robię. Mama Krzysia dzisiaj przyjechała i przywiozła mi swojskie buraki i w ogóle kości na barszcz, takie wędzone, i robię barszcz. Dobra, powyłączane wszystko jest. Telewizor. W ogóle wiecie, że robimy remont. Jesteśmy w trakcie. Myłam jeszcze podłogę, bo wszystko mamy zawalone. Idę do łazienki się ogarnąć. I co? Widzimy się. Wyłączyłam ze światło, nudekiel. Widzimy się w samochodzie. Pokażę wam w ogóle, bo najlepsze jest to, że tak siedzimy przy stole, siedzimy i nagle jemy z rodzicami Krzysia. Krzychu przychodzi, że mu się ząb ułamał i pokazuje tego zęba
położyliśmy go na stole właściwie, do nie? I mama się tak sprząta, sprząta, jeb ten ząb. O, twój ząb, no nie? O. No w ogóle śmieszna sytuacja, temu to opowiadam, no. Trzeba było tu być, żeby było śmiesznie. No i tu jest kawałek tego zęba. Normalnie, kochanie, daj pod poduszkę wróżka, zębuszka, może ci coś przyniesie. Hajs na dentystę. Tam leżą moje spodnie, bo miałam na wymiankę brudne rzeczy. Jak szłam po Mikołaja, to na czyste tam. Także to jest wszędzie heavy metal, bo jesteśmy w trakcie remontu. No to, wiecie, samo się przez się rozumie, wybaczcie. Dobra, miałam się... chwilę temu powiedziałam, że do zobaczenia, widzimy się w samochodzie. Znowu odpaliłam kamerę. Dobra, widzimy się w samochodzie. My już w samochodzie, pokazałam Krzysiowi, jak to wygląda, no nie? Takie te implanty zębów i tak dalej. I chyba niepotrzebnie to mówiłam. Ja myślę, że czwórki nie widać właściwie. Nie, kochanie, no musi być implant. A to znaczy, dzisiaj jedziemy, kochanie, dzisiaj dla jedziemy. Konia. Dzisiaj jedziemy wyczyścić tego zęba. Co do implantu, to będziemy później. Nie wiem, jak to trwa. No właśnie, też nie ma pojęcia, jak długo trwa taki zabieg implantologii jednego zęba. No, jesteśmy już w Żywcu. Jedziemy za GPS-em. Tutaj. Pokazuję nam, za chwilę mamy być, minutkę i zobaczymy. Mam jedną kreskę baterii, więc zapomniałam wziąć świeżej baterii. Nie wzięli wózka, bo na rękach Mikołaja poniesiemy. No, życzcie nam powodzenia, trzymajcie kciuki, zgłosimy się po powrocie. Już jesteśmy po, Krzyś wyszedł bez zęba. Znaczy bez zęba, no bo z tego kawałka, co mi wisiał, taki. Tak. Mogła to sama Marta wyrwać i bym zaoszczędził 200 zł. W życiu! Bo 200 zł zapłaciłem za to, że wyrwała ten ociupinkę, kawałek tego zęba. I plus prześwietlenie, przepraszam, bo jeszcze było prześwietlenie tego zęba, no to nie ma co mówić, że tak nic nie było. I żel, da mi. Dobra, kochanie, mamy baterię padniętą. Żel znieczulający mi dała. Żel. Na wyrywanie zęba? Tak. Czyli tam nic nie miałeś po prostu. Żel mi dała. Jak dla dzieci. Jak dla dzieci, no. Ale ona nie robiła ze mną jak z dzieckiem. Ona ze mną robi jak z dorosłym, wyrywa mi zęba. To dorosłe się wyrywa. No, ale za zrobienie tego zęba powiedziała... Około 6 tysięcy. Około 6 tysięcy. Gdzie te na śrubie... A ja dzisiaj jadłem kiełbasę, która, nie wiem, kosztowała może 3 dyszki. No, to się nie opłaca. Nie opłaca się jeść, powiem wam. Nie opłaca się jeść, szanujcie zęby. Nie jedzcie. Na czym to skończyliśmy? Wróciliśmy do domu. Skończyliśmy na tym, że dziękujemy, że jestem zadowolony, że byłem. Tak. Że fajnie, że nas przyjęli tak z drogi. Ale jeśli chodzi o wycenę jakby robocizny, to chyba pójdę się skonsultować z jakimś lekarzem innym, który nie jest jakby tym takim awaryjnym, wiesz, takim szybkim. Pogotowiem, no. Pogotowiem, bo nie wiem, czy nie będzie trochę no nie taniej, wiem, uważam, dajcie znać, kto z was zrobił, bo tutaj dostaliśmy propozycję, że Krzyś dostał, żeby zrobić jednego dużego zęba, w takim uproszczonym skrócie, że pani zrobi zęba w miejscu tego, który wypadł, połączy go z drugim zębem i zleje je w taką jakby jedną całość, która będzie wyglądała jak dwa zęby, ale będzie jakby jednym i to wszystko będzie kosztowało 6 tysięcy. No ja słyszałam, że jest 1500... No przestał liczyć, bo jeszcze tam było jakieś dodatki. Ale ja się zatrzymałam na cenniku i sprawdzaliśmy w Google, zanim pojechaliśmy, żeby wiedzieć mniej więcej, jak to kosztuje. Od 1500 do 4000 zł za jednego zęba, w zależności jaki to jest ząb, jaką metodą robiony. A tutaj dostaliśmy 6 i to nie był koniec wydatków, więc wydaje mi się, że trochę sporo. Może trzeba to skonsultować z innym, może ktoś inny powie nam więcej. Tak, no wiadomo, ale możecie się podzielić swoim doświadczeniem, może ktoś z was miał taką sytuację i też jakby robił takiego zęba. Coś mnie urąbało tak bardzo wpięte, że mam spuchniętą. Pojedziemy na drugie pogotowie, nie wiem, co się stało. Tu mam takie aż... Oh fucking shit, co jest? Co się stało? No taki, tu taki buch. Twarde i bolące. No to może masz odgniot. Ale od czego taki odgniot? Odchodzę. W tym miejscu. I boli. Co jest? To jedziemy. Jedziemy, dobra. Pakuj mi kole. O Boziu. No, to czekamy na informacje od was. Ja biorę się za sprzątanie tego bajzlu, który tutaj nastał. Przemi wobec.
Psiusze Lindy przyszły nas przywitać. Dzień dobry, Dalenios. Dzień dobry, Lalitos. Lalitos, nie deptaj po Daleniosie. Mogę go dać na ziemię? Tak, daj go na ziemię. To jest już naprawdę wyszorowany chyba 7 razy. O nie, tylko nie tam. Najostrzejszego sobie potrzebę. Cześć Lali. Przywitaj się z wszystkimi. Bo wszyscy nam mówią, że za mało psiuszy jest na tym kanale. Otóż tu jest Alitos. Alitos malędziak. Lamędziak. Lamędziak to jest lalitowy. Chodź Dalenios. Chodź tu chapa. Chodź. Chodź. Hop. Lali zrobiłeś? Jak robisz głasku, głasku? Tak, ślicznie. O, siebie głasku, głasku, bo pies uciekł. Kto siebie głasku, głasku, tak? O, hałubu. Czesał chwilę temu moją szczotką Alitę, stąd tyle włosów tam jest na niej. Cześć. 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 Dalenios? Dalenios jest ślicznym pieskiem, wiesz? Nie wiem, co to jest za paczka, powiem ci. Ole, ole. Ała. Ja się uderzyłam. No tak. Myszka mi dotarła, ta, którą mi Mikołaj zepsuł. Ale mnie boli za stopa. Nie wiem, chyba coś miała w bucie. Coś mnie udupcyło w bucie. Dobrze. Idę sprzątać. O Jezus.